niedziela, godzina 10 z minutkami, małymi minutkami. I będę teraz jechać do Washington, do galerii, na zakupy. Chcę znaleźć jakiś fajny materiał, przy okazji jakiś chleb, gdzie już tam będę, no to tam kupię. Chłopaki mają w domu co jeść, a ja po prostu coś tam po prostu dokupię. No, a głównie chodzi mi o to, żeby sobie znaleźć jakiś materiał, żeby mieć z czego szyć w tym tygodniu. No, bo coś tam zamierzam poszyć. Po prostu. No, a do tego Washington to jadę dlatego, ponieważ... już mi się trochę znudziło Chester, Newcastle, Gateshead, a chcę zobaczyć, co tam jest. Znaczy, ja wiem, co tam jest, tylko chodzi o to, że może coś ciekawego znajdę. Już tak jak mówię, nie wiem, czy mówiłam, ale już dawno nie byłam, więc po prostu sobie pojadę w nowe miejsce z nową energią i z nowymi, nie wiem, pomysłami. No. Cześć, odzywam się do Was dzień później, czyli w poniedziałek, i chcę Wam tak pokrótce pokazać, a mniej więcej co wczoraj kupiłam. No, kupiłam chleb w Aldiku, kupiłam też taki, wiecie co, w Sainsbury's byłam i kupiłam taki fajny, porządny chleb. No. I teraz tak, w Sainsbury's kupiłam, ja Wam pokażę. Kupiłam taki zeszyt, bo był jakiś taki w promce za 1,80 funta i zobaczcie, czary mary i mamy złote strony. Będzie mi potrzebny zeszyt, to mam zeszyt. Tutaj kupiłam takie planery, dwa planery kupiłam, też były właśnie w promce za jakieś grosze. No wiadomo, pierwsza strona zawsze w tych planerach jest, no coś z nią jest. Jeden na moje biurko do robienia swoich notatek, a drugi tutaj do kuchni. Za nim nie ma tablicy na ścianie. Plan sprzątania na każdy tydzień. Jak już w końcu ktoś ten dom posprząta, to tutaj będziemy dalej planować. Ja protestuję od tygodnia i w domu nie sprzątam. I czekam, aż się samo posprząta, bo przecież się samo wszystko robi, nie? Teraz tak, tutaj karteczki, cztery kolory i tu też, gdzie przykleję karteczkę, na przykład na lodówce, to znaczy zrobić porządek w lodówce i każdy będzie miał swój kolor, zobaczy swoją karteczkę, będzie musiał to wykonać. Dość tego. Tutaj w jakimś, a to wbijem je, kupiłam, jest 10, bo mi się pokończyły torebki dla klientów na kiermasze, do których pakuję im produkty moje. Czasami jak klient kupuje coś więcej albo drożej, albo coś, to daje jakąś moją torebkę uszytą. Ale takie małe rzeczy, to te papierowe, z nich korzystam. A że się wszystkie pokończyły, to kupiłam. Wychodzi 25 pi za torebkę. No i jak już to kupiłam i później poszłam do Home Bargains, to kupiłam taki 10-opak, kosztował 85 pi. Sobie myślę, no pięknie, ale dobra, zapas jest, więc kupiłam ich 5 paczek, czyli mam 50 sztuk, czyli znowu na jakiś czas starczy. Kupiłam antyseptyczny płyn do płukania jamy ustnej. On jest taki, wiecie, i leczący, i zapobiegający. Orzeszki w Aldiku kupiłam ostatnio, nagminnie jem. Znaczy i tak, ja kupuję sobie orzeszki, po czym sobie później przypominam, a miałam orzeszki, a już nie mogę, bo mam post, więc dzieci mi je zjadają, ja na następny dzień znowu kupuję i albo zdążę zjeść, albo nie zdążę. W jakimś tanim sklepie kupiłam magiczne gąbki. Uważajcie z nimi, ja chyba tylko raz w życiu miałam. Czy to jest skuteczne? No w pewnych sytuacjach jest skuteczne, w pewnych sytuacjach nie, ale musimy na to bardzo uważać, bo to działa jak papier ścierny i to jest takie bardzo złudne, bo mimo że to jest takie delikatne się wydaje, to to działa jak papier ścierny i narusza
I to dość mocno narusza strukturę powierzchni, którą chcemy wyczyścić, więc to też nie jest zawsze i do wszystkiego. Nie wiem, co to jest w Sainsbury, kosztowało 70 pi, więc stwierdziłam, kupię. Myślałam, że to są jakieś takie, wiecie co, spinacze duże albo coś, a później przyszłam do domu, okazało się, że to nie wiem. Coś na zasadzie sprężyny. I po co to jest, ja nie wiem, to się nazywało memo holder, cokolwiek to znaczy, nie wiem, sprawdzałam w internecie, szukałam informacji na ten temat, nie znalazłam. Tu Krzyśkowi w The Works kupiłam zestaw do kaligrafii i ja mu wczoraj pokazywałam zakupy, jakie zrobiłam i zapomniałam mu o tym powiedzieć, a ja to jemu kupiłam, to mu dzisiaj powiem. Jeszcze sobie tam coś kupiłam. Musiałam tego trochę poszukać. Kupiłam sobie te pisaki, takie dwa tu są pisaki, to też w The Works kupiłam. To jest w ogóle bardzo fajny sklep dla rękodzielników, bo mają dobrą jakość i mają fajne ceny. I z tego co widzę, to jest jakiś angielski sklep. W ogóle gdzie to było wyprodukowane? Ciekawe. A w Chinach, nie fajnie. No w Chinach, no. No. No patrzcie, no ej! Ja zawsze jak wam nagrywam, mnie te wszystkie okruszki tak denerwują, one się pojawiają znikąd, słuchajcie. To jest Fabric Pens, czyli pisaki do materiału. Ja ostatnio teraz, jak się w Tajemnicy zobaczyłam z Adelką, rozmawiałam z nią na temat tego, że chcę naprasowanki, takie malutkie pici-pici naprasowywać mój adres strony internetowej na tych tanich shopperkach. Ona mówi, żebym sobie też spróbowała właśnie pisaki zwykłe, pisaki do tego, właśnie do materiału. I to po prostu piszesz, później zaprasowujesz i jest. I że to też powinno mi być wygodne. Więc akurat ledwo z nią rozmawiałam i dzień później zobaczyłam w sklepie pisaki takie i zakupiłam na próbę. Dobrze, i coś, co zaraz będziemy testować. Kreatyna. Kreatyna wpływa to, no, ludzie, którzy ćwiczą i tak dalej, którzy się interesują tematem, albo i nie. Nie trzeba być specjalistą. Kreatyna działa na mięśnie, na budowanie tkanki mięśniowej, ale dowiedziałam się z paru źródeł, że kreatyna wpływa nie tylko na osoby ćwiczące, ale także na osoby niećwiczące. I dlaczego ja ją kupiłam? Ponieważ kreatyna wpływa dobrze na poziom energii, dobrze wpływa na pracę mózgu, na wydajność organizmu i prawdopodobnie według wstępnych badań, które jeszcze nie zostały zakończone, ale są takie tezy stawiane, że działa dobrze także na jelita. I z doświadczenia lekarze wiedzą, że jeżeli coś, no i badacze, że jeżeli coś dobrze działa na mózg, to prawdopodobnie też dobrze działa na jelita. Więc kreatynę będę stosować. Ponadto kreatyna nie zawiera w ogóle kalorii, co oznacza, że nie przerywa postu. A ja czasami sobie zamierzam jeszcze poszcząc biegać, aby jeszcze bardziej wzmożyć proces autofagii i wszystkich tych dobroczynnych profitów ze stosowania postu. Więc zamierzam przed bieganiem pół godziny wcześniej sobie taką kreatynkę zarzucić i pójść sobie biegać. Więc ona wtedy będzie wpływała i na moje ciało, jeśli chodzi o budowę sylwetki, ale też właśnie będzie wspomagała te wszystkie procesy związane z samym postem. Natomiast codziennie, tak czy inaczej, zamierzam ją stosować. Stosuje się około 5 gramów dziennie. Takiej kreatyny można wrzucić do koktajlu, można pić z wodą. No i teraz, jeżeli nie będę chciała przerywać postu, no to będę stosować z samą wodą. Specjalnie kupiłam monohydrat kreatyny 100%, po prostu pure kreatyna, gdzie tu mamy te ingredients, mamy monohydrat 100%. To jest tylko kreatyna, czysta kreatyna, bez żadnych dodatków, bez żadnych smaków tutaj, żeby była czysta, żeby mi nie podnosiła poziomu glukozy we krwi, żeby nie przerywała mi postu, żeby nie miała kalorii i
Tyle. Więc zaraz sobie przed śniadaniem, bo zaraz będę sobie szykować śniadanie. Przed śniadaniem teraz sobie właśnie akurat wypiję, zanim przygotuję to śniadanie. Minie takie dobre pół godzinki, więc myślę, że już tam się te procesy zaczną w organizmie zaczną zachodzić. No i później sobie zjem śniadanko. Co jakiś czas na pewno wsypię sobie do koktajlu, ale wolę jednak ją stosować na czczo. I to tak będę robić. Dobrze. O, jeszcze może Wam coś pokażę. Przed chwilą byłam w Morrisonie. Kupiłam, ja wiem, że się nie kupuje tych herbat w torebce. Ja staram się unikać herbat w torebce, ale kiedy widzę jakiś super smak, to kupuję. Bo ja herbaty mało piję. Mało piję, rzadko piję herbatę, więc mam nadzieję, że mi tak ten mikroplastik w tych z tych torebek nie zaszkodzi. Patrzę, czy coś piszą o tych torebkach. Nie. Nie piszą, czyli to są jakieś torebki. Nie, jakieś specjalne. Tutaj sobie kupiłam, powiedzcie mi, czy to jest roszponka? To jest chyba roszponka, nie? Mam ochotę na roszponkę. To jest chyba roszponka. I do tej roszponki, no tak, będzie trochę smażonego dzisiaj do śniadania, ale to będą nuggetsy takie. Ale właśnie w towarzystwie z roszponką będzie koktajl, będą oliwki, nie wiem, czy są jeszcze suszone pomidory, oczywiście bananek do tego. Koktajlu. Tutaj kupiłam takie specjalne Alpro wzbogacone wapnem, proteiny, tutaj mamy jakieś, no szkoda, że to jest z soi zrobione, wolałabym jakąś inną roślinkę, z której by to mleko było zrobione, ale to jest do koktajlu, bo do kawy mam Oatly i teraz Wam coś pokażę, nie wiem, czy mi się to uda. Wait. Kupiłam w Lumpku taką bluzę, taką. Mówią, że to jest jakiś, to jest coś takiego. Tutaj mamy, zobaczcie, handmade w Ekwadorze. W Ekwadorze? No tak to mnie, że to jest Ekwador. No, Ekwador pewnie, że tak. 50% bawełny, 50% wełny. Używaną wełnę używam. Rozmiar L, ale myślę, że to będzie bardzo fajne, artystyczne i w ogóle pozaciągane, ale to nie szkodzi, to dodaje tylko, jak to ostatnio widziałam, fajne określenie. Asia użyła, moja koleżanka, dodaje sznytu, więc dodaje sznytu. Tu kupiłam, zaraz wrzucamy do pralki materiał taki, no pościel, nie? Do szycia, pościel do szycia, taką o. Na tanie szoperki, chociaż też zrobię z 2-3 szoperki z tych na droższą kolekcję. Zobaczcie, mamy różne wzory, więc z jednej strony jest takie, z drugiej takie, więc bardzo fajnie. I o jasny gwint, gdzie to jest? Tutaj pewnie. Sekunda, znowu pauzę muszę dać. No i to już widziałam ostatnio, to jest co to mamy, firmę Pretty Little Thing, to jest znana firma w UK, kupiłam to za piąteczkę i teraz tak, to jest takie i tu ma takie złote guziczki, a tu ma takie piękne wykończenie, tutaj takie widzicie, marszczenie ma ładne i rękaw się otwiera. I to jest takie, wiecie co, elegancie. I na przykład jak założę do jakichś fajnych, ciężkich butów, to to będzie takie, niby klasycznie, a jednak z pazurem, a jednak wiecie, jednak pawo, nie? jednak artystka. No, będzie troszeczkę rockowego takiego pazura. No i tak to. No i to są wszystkie zakupy, jakie dzisiaj zrobiłam. Nic. Piję tą panią i biorę się za śniadanie. Dobrze, śniadanko jest. Nuggetsy, o których Wam mówiłam, roszponka pod spodem, ciapka hummusu, suszone pomidory. To są te z oregano i czosnkiem. Czyli nie te w oleju. Znaczy olej też tu jest. Żółta papryka.
Kapusta kiszona, ugotowałam sobie soczewicę czerwoną, oliwki te z czosnkiem i te z pestką, ogórki, a to są te pikle konserwowe, to nie są kiszone. Chlebuś, jakieś kiełbaski wegańskie. Przejdźmy do koktajlu. Koktajl jest oczywiście to mleko, to ten napój Alpro z tymi proteinami. Do tego dałam te wszystkie moje ziarenka i dwa banany, zmiksowałam. No i kawa. I co, to wszystko, tyle przygotowań i no nie wyszło tego jakoś super dużo. Jeszcze myślałam, żeby sobie jakąś taką, bo wiecie co, mam taką zupę, gotową zupę, zobaczcie, na dowód tego, skład jest nie za długi, jak na gotową zupę jest całkiem ok. Tak przynajmniej uważam, ja wiem, że można by było nie, ale tutaj mamy drugą zupę, taką. O, nie chcę się wyfokusować. O, wyfokusowałam. Ale myślałam, że będzie to już za dużo, a tu się okazuje, że słuchajcie, ja to zjem za jednym razem, bo ja jak sobie tak dużo zrobię naraz, to ja później sobie to skubię przez cały dzień, dopóki tego nie zjem. Także czasami zjem wszystko naraz, a czasami sobie skubię, bo się najadam szybciej. No w każdym razie takie śniadanko dzisiaj mam. O. Także smacznego, Aleksandro! Zobaczcie, wczoraj Wam pokazywałam herbatkę, jaką sobie kupiłam. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Mówię, no nie, no muszę pokazać. Bo właśnie sobie teraz będę parzyć. No śliczności, śliczności. Właśnie ją zalałam i sobie pływa. A jak pachnie. A ten haberek, bo to jest no chyba to jest haberek, to co tutaj sobie pływa. To niebieskie, co tam było w tej torebeczce, zrobił się taki bardziej fioletowy.